A na krzaku ile jest mniej więcej? 14, 12. O, mama, nie, siedzi mocno. Korzeń ma jak trzeba. No. Obróćmy go. Takie redliny, takie krzaki, że w koło skrzynki na miejscu była skrzynka, pełna papryki. Nie trzeba było przestawiać, przechodzić. Super. Tak, żeby... się w głowie nie mieści. Po kolei te same ładne. Ło. Jeszcze małe. Jeszcze małe? No pewnie. Ma dużo liczb. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Strasznie ukorzeniona. No, to wiemy, że jest tak ukorzeniona. Nigdy tak nie było. Tak. No, pokażę. Była taka papryka 85 deko, 80, 70, 75. Dobra. Tutaj, gdzie widzisz, leżała na ziemi, nie było koloru, nie? Już jest. Już jest wszystko. To było dmuchane za pomocą pulsfoga bio. Dmuchane było Rainbow i Polyversum w stężeniu 50 gram na tą objętość, żeby zatrzymać w razie czego jakiekolwiek kreśnienie. No i wygląda to dość ładnie. Za 2-3 dni będzie to wszystko już czerwone. Teraz dlaczego stosujemy Polyversum? O, to są uszkodzenia mechaniczne w czasie zbioru powstałe, gdzie pracownicy popełniają błędy i mamy pięknie, fajnie zachowaną ranę, zasuszyła, nie gnijemy. Taki sam mamy tu, widzisz, efekt, o, obtarcia i się nic nie dzieje. Wyciągamy, o, obtarte, skóra, wszystko jest w porządku.